Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami ósma kolejka spotkań w piłkarskiej czwartej lidze. Sporo się działo w tej serii pojedynków. Zaczynamy od tego, co się działo na Fałata. Gwardia Koszalin w tej kolejce spotkań podejmowała Iskierkę Mirant Szczecin. Zapowiadała się ciekawa konfrontacja. Obie drużyny sąsiadowały ze sobą w tabeli. Faworytem wydawał się jednak zespół koszański, który miał atut własnego boiska, choć akurat w tym meczu zespół koszański zagrał bardzo odmłodzony, można tak to określić, a mimo wszystko ta młodzież zagrała naprawdę fantastyczne zawody. A z jakim skutkiem? Zobaczmy skrót z meczu, w którym Gwardia Koszalin podejmowała Iskierkę Mirant Szczecin. W ósmej kolejce spotkanie w piłkarskiej czwartej lidze Gwardia Koszalin stroje czerwone podejmowała na własnym stadionie zespół Iskierki Mirant Szczecin. Faworytem konfrontacji wydawał się zespół koszaliński. Iskierka szukała swoich okazji strzeleckich na początku spotkania. Miała wyborne okazje. Tutaj Zieliński przegrywa pojedynek z Adrianem Kartlebem. Świetna interwencja goalkeepera Gwardii Koszalin. Staje fragment gry dla zespołu koszalińskiego. Ostatecznie Jorge Tapia nie trafia w światło bramki. Kolejna okazja dla Iskierki. I po raz kolejny interwencją popisuje się Adrian Hartleb. Wynik pozostaje bez zmian. 21 minuta spotkania. Gwardziści w kontrze. Świetnie rozegrany ten atak. Marcel Graczyk huknął nie do obrony i Gwardia obejmuje prowadzenie 1-0. W odpowiedzi Iskierka szukała swojej okazji do wyrównania i niewiele brakowało, a zrealizowałaby ten cel, ale ostatecznie zabrakło tutaj dokładnego podania. Po pierwszej połowie Gwardia prowadziła 1-0. Druga część spotkania. Bachleda, dośrodkowanie w pole karne, minął się z piłką Pańczyszyn. Mogła być bramka na 2-0. Tym razem w ataku ekipa szczecińska. Brakowało tutaj dokładności. Świetnie radził sobie Adrian Hartleb. Ponownie gwardziści. Graczyk nie trafia w światło bramki. W drugiej części gra się mocno otworzyła. Obie ekipy stwarzały sobie sporo sytuacji. Tutaj kontrowersyjna sytuacja, ale sędzia nie dopatrzył się faulu. W ataku Iskierka. Groźnie pod bramką Hartleba, ostatecznie świetną interwencję. Po raz kolejny w tym meczu popisał się goalkeeper Gwardii Koszalin. 53. minuta spotkania. W ofensywie zespół koszański Graczyk. Smutek. Jest akcja gwardzistów. Kamil Bazyli posadził obrońcę i bramkarza i zdobywa bramkę na 2-0. Świetna akcja gwardzistów, ale także wykończenie w wykonaniu Kamila Bazylego na wysokim poziomie. Iskierka również miała swoje okazje do tego, żeby choćby zdobyć bramkę honorowo. Tutaj dobre uderzenie, broni Hartleb, jeszcze powtórka. I tym razem również nie było celnego strzału. I brawa dla naszego bramkarza. Kolejna akcja gości. Uderzenie przewrotką, piłka trafia w słupek. Sporo szczęścia mieli gwardziści w drugiej części spotkania. Kolejna akcja w wykonaniu gwardzistów. Świetna okazja, uderzenie mocne, ale obronną ręką z tej akcji wyszedł Oskar Rechzikel, bramkarz Iskierki. Zespół szczeciński, mimo tego, że przegrywał różnicą dwóch bramek, to naprawdę miał tyle okazji, że mógł wyrównać stan rywalizacji. Tutaj ponownie dobra interwencja bramkarza Gwardii. Bać. Pańczyszyn. Jest uderzenie, ale zbyt lekkie, by zaskoczyć Rechzigela. Bazyli. Gwardziści w ofensywie. Kamil Bazyli próbował mijać bramkarza, ale sprytniejszy był goalkeeper Iskierki. Kolejna próba gości Emche. W polu karnym piłkę chwyta Adrian Hartleb. Rzut wolny dla Iskierki. Paweł Olejnik z dystansu huknął słupek po tym strzale. Naprawdę sporo szczęścia miał zespół koszański w tym spotkaniu, a także świetnie bronił Adrian Hartleb. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem Gwardii 2-0.
Zagraliście skutecznie od rywala, bo obie drużyny miały w tym meczu swoje sytuacje. Wy wykorzystaliście rywal nie, stąd to zwycięstwo. Tak jak pan powiedział, bardzo cieszy ta skuteczność, chociaż na początku drugiej połowy myślę, że mogliśmy ten wynik jeszcze wyższy, mógłby być jeszcze wyższy, ale cieszmy się z tego, że zdobywamy 3 punkty, bo Iskierka to naprawdę solidny przeciwnik. Myślę, że będzie w gronie faworytów do awansu. W dalszym ciągu jest, mimo tego, że dzisiaj to my utrzymujemy te 3 punkty. Natomiast nie zmienia to faktu, że Iskierka jest bardzo mocnym przeciwnikiem, dlatego tym bardziej się cieszymy. Dzisiaj po raz kolejny nie straciliście żadnej bramki, tylko jeden gol stracony w tej rundzie. To pokazuje, że zespół jest dobrze poukładany w defensywie, no a też jakość troszeczkę dzisiaj chyba była po waszej stronie. No dużo pracujemy, jeżeli chodzi o ten aspekt defensywny, ale nie tylko, bo też cały czas staramy się rozwinąć nas w ofensywie, aczkolwiek trzeba tutaj zauważyć, że to bardziej doświadczonych zawodników mamy w defensywie i jakby to się przekłada też na dużą jakość tej gry defensywnej, bo młodzież jeszcze musi się uczyć, młodzież jeżeli jest wrzucona jako taki jeden puzzle do całej układanki, to na pewno też dobrze wygląda, ale jeżeli jest tych młodych chłopaków troszkę więcej na boisku, mówię tutaj o ofensywę, no to nie zawsze to wygląda tak, jakbyśmy chcieli, ale oni jeszcze mają czas, oni cały czas się rozwijają, cały czas pracujemy nad tym, żeby zaczęli funkcjonować tak, jak to powinno wyglądać, ale myślę, że jeszcze trochę czasu potrzebujemy, ale bądźmy dobrej myśli i dużo cierpliwości. Dzisiejsze gole naprawdę po świetnych zespołowych akcjach, także to też pokazuje, że siła w zespole. Nasze trio ofensywne liczyliśmy w sumie ma średnią 17 lat, więc tym bardziej cieszy, że to takie akcje zespołowe są wykańczane i nic tylko się cieszyć, bo pracujemy nad tym, cały czas pracujemy, nie zawsze to wygląda tak, jakbyśmy chcieli, ale dzisiaj dwa razy to wyglądało bardzo dobrze. Gwardia Koszalin wygrywa 2-0 z Iskierką Mirant Szczecin. Świetne zawody właśnie koszalińskiej młodzieży, ale cały zespół zasługuje na uznanie, a nawet przede wszystkim bramkarz zespołu koszańskiego Adrian Hartleb, który w wielu sytuacjach zachował czyste konto, a miał świetne interwencje w tym spotkaniu, a przecież to nie taki młodzieniaszek. Pozostali czwartoligowcy z naszego regionu. Przechodzimy teraz do GKS-u Manowo, który na własnym stadionie podejmował polski cukier Kluczewie Stargard. Faworytem konfrontacji absolutnie lider rozgrywek Kluczewia, który od początku tego sezonu imponuje i formą, i skutecznością. AGKS tydzień wcześniej wygrał swój pierwszy mecz i liczył na to, że może gdzieś sprawić jakąś niespodziankę. Niespodzianki nie było, a jak to wyglądało, zobaczmy. GKS Manowo podejmował Kluczewie Stargard. W 8. kolejce spotkań GKS Manowo podejmował na własnym stadionie Kluczewie Stargard. Absolutnym faworytem tej konfrontacji był zespół Kluczewi. Dodatkowym minusem gospodarzy brak bramkarza na początku spotkania i już na samym początku bramkę zdobywa dla drużyny przyjezdnej Dawid Brucha-Mesierski. Kluczewia obejmuje prowadzenie 1-0. Kolejny staje fragment gry. Niewiele brakowałoby, padła bramka na 2-0. W bramce ekipy manowskiej nominalny napastnik Adrian Szatkowski. Ze względu na brak bramkarza to tak wyglądało. Mamy bramkę na 2-0. Szybkie trafienie. Kamil Bartoszyński. Kolejna próba i świetny strzał z dystansu. Tu już zespół manowski z bramkarzem, ale piękny strzał. Uderzenie Oliwiera Albińskiego i było 3-0. Gospodarze starali się odpowiedzieć. Była próba z główki, ale ten strzał był nieudany. Z tego wynikła kontra. Było bardzo groźnie. Albiński, świetna okazja. Ostatecznie strzał był niecelny. Staje fragment gry dla GKS-u. Próba jedna, próba druga. Ostatecznie nic z tej akcji nie wynikło. Po pierwszej połowie goście prowadzili 3-0.
Przechodzimy do drugiej połowy. Kluczewia miała kolejną okazję, ponownie Albiński. Kolejna świetna okazja dla gości. Dobra interwencja Tomasza Tkacza. W ataku Kluczewia. Broni Tomasz Tkacz. Kluczewia zdominowała rywalizację, miała kolejną okazję do tego, żeby powiększyć przewagę, ale też świetnie broni Tomasz Tkacz. Sporadyczne ataki zespołu Manowskiego na połowie rywala, ale ten strzał w żaden sposób nie mógł zagrozić bramce Kluczewi. Fatalny błąd golkipera GKS-u Manowo i piłka ostatecznie ląduje w bramce, trafienie zaliczone Babiakowi, ale tak naprawdę na swoje konto powinien je zapisać Tomasz Tkacz. Świetna okazja, jedna z nielicznych w tym meczu drużyny Manowskiej, strzał jednak tylko w boczną siatkę. Kluczewia dalej dominowała, no nie by brakowało, a powiększyłaby przewagę. Kolejna świetna okazja, Tomasz Tkacz. Oprócz fatalnego błędu przy bramce na 4-0, to w wielu sytuacjach ratowało gospodarzy przed utratą bramki. I po raz kolejny fenomenalna interwencja Tomasza Tkacza. Kolejna akcja i ponownie Tomasz Tkacz. Ostatecznie GKS Manowo przegrywa z Kluczewem Stargard 0-4. W ósmej kolejce spotkań Bałtyk Koszalin mierzył się na wyjeździe z MKP Szczecinek. Faworytem absolutnym tej konfrontacji był zespół koszaliński, ale rywala lekceważyć nie mógł. Dlatego od początku to Bałtyk starał się narzucić swój styl gry. Ostatecznie w 20 i 21 minucie Koszalinianie zdobyli bramki. A przede wszystkim obie Alan Krause i w ten sposób zespół koszaliński wygrał całe spotkanie 2-0. Podsumowanie tego, co się działo w ósmej kolejce spotkań, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Komplet wyników ósmej kolejki spotkań w piłkarskiej czwartej lidze. Gwardia wygrywa z Iskierką 2-0, GKS przegrywa z Kluczewią 0-4, Bałtyk wygrał na wyjeździe z MKP Szczecinek 2-0, Dąb pokonał Orła 1-0, Sparta wygrała z Gawią 3-1, Ina przegrywa z Białymi 0-1, Błękitni wygrywają z Mechanikiem 3-2, Darłowia przegrywa z Chemikiem 0-2, Olimp rozbił Kotwicę 5-0. W tabeli prowadzi Kluczewia z drobkiem 22 punktów, po 19 mają Dąb i Sparta, 18 Gwardia, 17 Biali, po 15 Bałtyk i Ina, 14 Iskierka, 10 Błękitni. Dolna część tabeli, po 9 punktów mają Chemik, Orzeł i Gawia, 8 Mechanik, po 6 Darłowia, MKP i Olimp, 4 punkty GKS i 1 punkt Kotwica. Program 9 kolejki Bałtyk Koszalin podejmie na własnym stadionie Inę Goleniów, Orzeł zmierzy się z Gwardią, Kotwica podejmuje GKS, Chemik zmierzy się z Błękitnymi, Iskierka z MKP, Biali podejmują Darłowie, Kluczewia zmierzy się ze Spartą, Mechanik z Olimpem i Gawia z Dębem. Dla przypomnienia, w najbliższej kolejce Bałtyk Koszalin zmierzy się na własnym stadionie z Iną Goleniów. Zapowiada się ciekawa konfrontacja. Ina w tym sezonie prezentuje niezłą dyspozycję. Bałtyk również. Zatem wydaje się, że będzie dobre starcie pomiędzy tymi ekipami. Gwardia Koszalin jedzie do Wałcza, gdzie na terenie Orła wcale tak łatwo nie jest, no ale to tutaj mimo wszystko faworytem jest zespół koszaliński. Natomiast w Kołobrzegu Kotwica druga zmierzy się z GKS-em Manowo. Starcie dwóch najniżej sklasyfikowanych drużyn. No i oczywiście liczymy na to, że GKS Manowo zainkasuje punkty w tym wyjazdowym spotkaniu. A dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy się na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.